Kłaniam się wszystkim i zapraszam na rozmowę z autorką podręcznika Łatwo Ci Mówić, panią Katarzyną Bednarską-Adamowicz, która opowie o swojej książce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego powstała książka Łatwo Ci Mówić i jakie potrzeby edukacyjne zaspokaja? Więc brakowało mi publikacji, która zbierałaby wszystkie dźwięki języka polskiego w jednym miejscu wraz z wyjaśnieniem artykulacji, ćwiczeniami i co najważniejsze, nagraniami. Celem książki jest jak najbardziej klarowna prezentacja poszczególnych dźwięków języka polskiego. Przede wszystkim każdy dźwięk jest opisany po polsku i po angielsku przy pomocy prostych, naturalnych zwrotów, które nie wymagają znajomości terminologii językoznawczej. Wymowa jest przedstawiona przy pomocy alfabetu IPA, czyli takiego najbardziej chyba rozpowszechnionego alfabetu fonetycznego. I dzięki temu opis wymowy, myślę, że jest dostępny, uczniom z całego świata. Ponadto przyświecała mi myśl, aby niejako odczarować tę legendarną trudność wymowy polskich dźwięków. Ćwiczenia są zaprojektowane tak, żeby prowadzić studentów krok po kroku przez kolejne stopnie trudności. A więc najpierw odkrywają oni dany dźwięk, później widzą, jak on funkcjonuje w sylabach, słowach, potem w całych wyrażeniach i zdaniach. I muszę też podkreślić, że dzięki temu uczeń może przyswoić sobie nie tylko wymowę poszczególnych dźwięków, ale też melodię i intonację. Co więcej, słowa i zwroty użyte w ćwiczeniach i dialogach pochodzą w większości z języka codziennego i są to frazy gotowe do użycia na co dzień, w codziennej komunikacji. A jakie są unikatowe cechy książki na tle innych podręczników? Przede wszystkim z książki mogą korzystać i nauczyciele, i lektorzy, i sami studenci. Ćwiczenia są zbudowane tak, aby uczeń mógł z nich korzystać samodzielnie. A zatem oprócz ćwiczeń na produkcję danego dźwięku, znajdują się tu też zadania na odróżnienie poszczególnych dźwięków, odróżnienie ich od innych podobnych lub odnalezienie go w słowie. I jak powiedziałam, zwroty wykorzystane w ćwiczeniach i w dialogach są zwrotami o wysokiej frekwencji, czyli je usłyszymy w codziennym życiu. Są to takie wyrażenia gotowe do użycia na co dzień. Ponadto, co jest bardzo ważne, każde, nawet najkrótsze ćwiczenie jest opatrzone nagraniem. Poprzez słuchanie, powtarzanie, imitowanie dialogów, poznaje intonację, melodię języka, trenuje też rozpoznawanie emocji, intencji nadawcy, na przykład może rozpoznać ukrytą ironię. A w jaki sposób podręcznik, Łatwo Ci Mówić, będzie wspierać nauczycieli języka polskiego w szkołach publicznych? Ta książka zawiera gotowe i różnorodne ćwiczenia, które można z łatwością wpleść w każdym momencie lekcji. Można też traktować jako uzupełnienie właśnie prezentacji dźwięku. Są to ćwiczenia dotyczące poszczególnych dźwięków w pojedynczych sylabach czy słowach. Są też krótsze czy dłuższe dialogi, które można wykorzystać do odgrywania scenek. Można je wykorzystywać też do tworzenia własnych tekstów. Książka, myślę, że będzie cenną pomocą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, pracujących z uczniami z różnych kręgów językowych, w tym słowiańskojęzycznymi, ponieważ znajdą tu bogaty materiał do pracy na poziomie zaawansowanym, aby już szlifować język polski. Warto też dodać, że podręcznik będzie pomocą dla logopedów, szczególnie tych, którzy pracują z młodzieżą i dorosłymi. Ponieważ istnieje mnóstwo ciekawych materiałów logopedycznych dla dzieci, ale trudno jest znaleźć takie, które odpowiednie by były dla starszych pacjentów. I książka ta świetnie nadaje się do wykorzystania do pracy z osobami dorosłymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.
Thank you.